Siemka, z tej strony ProSoul TV, witam was w kolejnym odcinku z Mad Max. Jak ostatnio pamiętacie, robiliśmy sobie chyba obozy w Kadawanau, Krwawą Grań oraz Poligon. No i w tym jeszcze zrobiliśmy sobie ekipę rozpoznawczą, dzięki której pokazały nam się wszystkie miejsca poszukiwań na terytorium, którym włada Krwistobrody. No i my zajmiemy się teraz miejscami poszukiwań w wapieniach. Powiem wam, że ich jest dosyć dużo. Sam jestem zaskoczony ich ilością. Żegnam. Wait here. Yes, gladly. It is my sacred place. Musiałem to zrobić. Ale kurde, show mi schodzi. Żal. Nie. Ktoś tu jeszcze musi żyć. Dobra, walić to. Tracimy furię bez powodu. Teren wariotów smegmy. Wynocha albo giniesz, albo się przyłącz i przynieś coś mokrego. Are you away on one of your long... Dobra, powiem wam, że tu jest dosyć dużo miejsc poszukiwań. Ernie's inside your brain. Are you well enough to drive? Aha, że tutaj jest miejsce poszukiwań. No dobra. This place doesn't feel safe. Dobra. Miejsce splądrowane w 100%. Thank you.
Kurde, to już jest zejście. Drabiną. Aha, jednak chyba nie ma zejścia. Ty, ale... A, ja wiem, gdzie to jest chyba. Kurde. Ale to będzie skomplikowane, powiem wam. Niektóre te obszary są naprawdę ogromne i bardzo przestrzenne. Co robi na mnie bardzo wielkie wrażenie, bo... Ostatnio w sumie, jak sobie tak przypominam, to mało co gra miała jakąś taką przestrzeń w swoich lokacjach. W otwartym świecie oczywiście, chodzi mi o te gry w otwartym świecie. Ej, mam bardzo głupi pomysł. Nie wiem, czy ja to przeżyję. Czy mój samochód to przeżyje? Przeżył! Bo tutaj musimy sobie przejść. Do tego miejsca poszukiwań, nie? Widzę, że to nawet jest drabina do opuszczenia. Model Boris. Model Boris. Dobra, miejsce splądrowane w 100%, to by the way też. Jedna sztuka złomu, wow. That's what I'm waiting for. Normalnie. O, właśnie. Tej drabiny szukałem. Dobra, teraz bierzemy się za to miejsce poszukiwań. Wcześniej byliśmy właśnie jakoś tutaj. Muszę wam też pokazywać, bo może nie wszyscy mają tą ekipę rozpoznawczą. Na przykład się wzorują na tym filmiku. Muszę brać wszystko pod uwagę. Dobra. Chodźmy sobie tutaj teraz. To chyba należy jeszcze do Kadawanau. To też i to też. No jeszcze trochę tego zostało. Po co ja to robię? Dla zasady. Dobra, ale ogólnie właśnie chciałem sobie ogarnąć warsztat. Ale słabe przyspieszenie będziemy mieli. Niby lepszy atak na taranie. Oj, to tylko 100. Okej, to na razie tego nie bierzemy. Weźmy sobie harpun. Skrócenie czasu przeładowania.
Podepnij się do tylnego zderzaka pojazdu i wykonaj uderzenie z harpunem, skorzystając z dopalacza. O, będziemy mieli lepsze przyspieszenie. O, trzy ładunki na dopalaczu mogę mieć. Dobra, może sobie na to uzbieram jeszcze w tym odcinku. Może jeszcze sojusznicze obozy mi coś dadzą. Dalej, za niedługo będziemy mieli tutaj to miejsce. No to chyba trzeba wyłamać. Ej, typie, wypadł stąd. Próć będziesz do mnie. Złama się. Ała. Gzde. Dobra, mamy ekipę złomiarzy. Do rodziców zjawiła się milicja. Zabrali dzieci. Odbierzcie je na placu. Przynieście gotówkę. Nie wiem, w jakim świecie oni żyli momentami, nie? Jak ja to czytam, to mam takie wrażenie. Jakim cudem ty się jeszcze trzymasz? Wypadł. Śmieciowy. Dobra, miejsce splądrowane w 100%.
Szkoda, że nie ma w swoich statystykach tam u Griffy, żeby ulepszyć na przykład szybkość leczenia czy coś. To by było kozak wtedy. Bo by nawet na walki się przydawało. Dobra, teraz idziemy tutaj. Wow! A, żeś się wybił! I to wypierdala. A, spieprzasz. A nie! Nara. O cholera, co jest? Ty kurwo. I powiem wam szczerze, że nie spodziewałem się czegoś takiego. Ciekawe, ile oni tutaj siedzieli, żeby jakiś debil musiał tutaj wejść, naprawdę. Tutaj też jest do Kawana i to też. To zostało nam tylko 6 miejsc poszukiwań. O kurde. O, ten zszedł na dół, super. O. Dobra.
I'm going. Wait here. Yes. I'm going. Ej, to jest śmieć z tarczą. Nareszcie mogę się zemścić na tym chuju. Dobra, nie, nie wracam do auta. Dobra, miejsce splądrowane w 100%. No i coś śmieciu. A, to nie z tej strony. Jest wejście. Weź to, człowieku. Do psiarni. Ostrzegałem tych ludzi. Naciskali mnie. Ja nacisnąłem ich. Ostrzegałem. Przepraszam za bałagan, ale oni wszyscy i tak byli martwi. Po prostu jeszcze o tym nie wiedzieli. Dobra. Lecimy teraz tutaj, a tutaj wydaje mi się, że nawet nie wejdziemy, nie? Chociaż? Nie, no może wejdziemy. Chciałbym.
Ej, co? Nie, 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 nie. Dobra. Nie wiem, czy mi się znowu pomyliły przyciski, czy to coś znowu się z grą zjebało. Ej, nie chciałem mu rozwalić drzwi, chciałem pociągnąć za hak. Za harpun, znaczy. Śmieciaro, wiesz, ty się odwal. Dwa debile się ze sobą biją, nie? No, wykurwiaj stąd. I słyszę tych śmieci, ale ani nie widzę wejścia. Czy ono tutaj jest? Tak. Rozbijanie tarczy jest kozak, naprawdę. To jak co? O, jeszcze dwa złomy tutaj będą. O, siema. Boom. No.
Nie zebrałem czegoś, co? Jakim cudem to się stało? Boże, ten co miał 21 złomu. No tu jest jedno. Bo prawie nic nie było. A, bo tu nic nie ma. Fajnie. To co mi się uwaliło, że zebrałem złom tutaj? Dobra. UW, ulepszymy się. No i teraz będzie ta randemolka. Ej, poważnie, nie wiem, gdzie jest złom tutaj. Pierwszy raz mam zagwozdkę. A tu? No też nie ma. O, tu jest! Dobra. Jeszcze przyjadę tak kontrolnie. No wypieprzaj. Ozdobana maska. No to weźmiemy sobie z tyłu. Może tu też 1 na 3? Nie, nie ma tu nic. I wejdę tu teraz? Dobra, wejdę. Elegancjo, francjo, normalnie. Co? Wiem, że nikt tak nie mówi. Oj, ktoś idzie. Tak. Są tutaj. Dobra, adios.
Dobra, możemy iść chyba, nie? Tak, możemy. Chyba jest nasze ostatnie miejsce poszukiwań. Chyba nie było już innego na tym terenie. Jak ja się cieszę, że ja mam teraz tego grzmota. Naprawdę. W końcu to jest jakaś normalna, cywilizowana broń. Ej, kolejne miejsce poszukiwań tu jest? Aha, do tego pewnie nie będziemy mogli wejść. Ale to jest ogólnie terytorium, którym włada spojówka. Tak więc nie mogę się tym zająć i nie miałem tego wcześniej zaznaczone, więc to tym bardziej jest znak, że to nie należy do tego mojego obszaru. Mimo, że wejście jest od tej strony. Ten z maczetą. Znajdź go i załatw. Przekaż mu tylko, kto się przysłał i zrób tak, żeby się prędko nie przekręcił. In the end, there was no law. Just force. Czyli widzę, że to jakiś grubszy jest rozwój tego Mad Maxa. Ej, no was to pojebało! Pierdalać. Pierdolny raz. A drugi... Ty, ale stąd chyba jest tylko wyjście, jak mi się wydaje. Siema! Spadnie? No wej, spadnij, no. Nie, no nie chcę. Dobra, słuchajcie, to było wszystko, co mamy tutaj na wapieniach. Widzę, że nawet tutaj mi się ten zrobiła czerwona strefa. Jak tutaj przyjechałem. I niech będzie. W ogóle na tych wydmach też coś będzie, czy coś? To terytorium szakali. Aha. No dobra, zobaczymy jak tam będziemy, nie? Dobra. To by było na tyle. Upomnijmy się jeszcze, że... Dobra. To by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z Mad Max.